Na pewno to jest dla mnie bardzo duża niespodzianka. Fajnie, że się udało, prawda? No, bardzo się cieszę, że rzuciłem po prostu swoje. Przyszła ta forma. A że dało to medal, no to wszyscy powinni się cieszyć, tak? No, na początku było tak dosyć, no, ciężko. No, wprawdzie pierwszy rzut to był taki na zaliczenie, spokojny. Rzuciłem, bo widziałem, że no, przeciwnicy też palą, jacyś nerwowi są chyba zestresowani. Więc tak na spokojnie zacząłem. No, później chciałem mocniej, no nie wychodziło, nie wychodziło. Tak męczyłem troszkę te rzuty. No i dobrze, że jakoś się zmobilizowałem na ostatnią kolejkę. Tutaj parę rad dostałem, prawda, od Pawła i od trenerki. No i dobrze, że tak się złożyło, jak się złożyło. Fajnie, że zdobyłem medal, ale spełnieniem marzeń będzie medal olimpijski. To fajnie, że się udało. Wiadomo, ja przede wszystkim nastawiałem się na ósemkę finałową. Fajnie, że udało się zdobyć brązowy medal, ale przede wszystkim moim celem jest medal olimpijski. No, chciałbym po prostu rzucać swoje. No, moim celem jest rzucać daleko, być w czołówce światowej, ale czy dorównać się tam Pawłowi, to nie wiem. No, mi się wydaje, że jemu nie dorównam, ponieważ jest on utalentowanym zawodnikiem. Ale chciałbym go gonić. No, taki jest cel, bo jak go gonię, no to wiadomo, że będę rzucał dalej, tak? Więc zawsze fajnie mieć takiego w sumie rówieśnika i przeciwnika, i tak można powiedzieć, swojaka, tak? Którego można gonić. Zawsze jest lepsza motywacja. Trenuje mnie moja trenerka Malwina Wojtulewicz. No, a młot to się wziął tak, no, nietypowo, bo trener pan Stanisław Gano zaproponował mi kiedyś tak, żebym się przeszedł na trening. On jest trenerem biegaczy, ale tak zaproponował mi do pewnego trenera. No i tak się zaczęło, no tak pierwszy trening, drugi taki, na początku myślałem, że dziwna taka konkurencja, ale się spodobało. Były jakieś efekty, rezultaty przynosiło to, no i tak zostało, prawda? I robię to, co lubię. Fajnie, że są wyniki, się jakoś to przekłada i trzeba się tylko cieszyć z tego.